Dobra, jazda. Ostatni pojedynek drugiego dnia TSL 6 w dolnym lewym rogu w kolorze czerwonym Blaze, drużyny Razor Rage. To jest Ukrainiec, który uwielbia Oliny, 12 pule, proxy, hacze, inne mutaliski. A z drugiej strony Ricardo Romiti, czyli Reynor, drużyna Clash, sponsor Red Bull, wicemistrz świata. No i na pewno faworyt w tym starciu dość mocny. Ach, te doomzoomy na spawning pula. Nie no, to jest dość późny spawning pula akurat, więc spokojnie. W Tetrisa Mortal? Nie no, w Tetrisa to akurat... chociaż jest Battle Royale Tetris i moim zdaniem to jest spoko. To jest fajne, jak widzisz po bokach tam te kilkadziesiąt osób, które gra z tobą w Tetrisa tak jakby, no bo ten, kto przeżyje najdłużej, ten wygrywa. To akurat nawet ma sens jakiś. To fajne jest. To sobie można wyobrazić. Raymond Bolox po kolei pisze, człowiek uwięziony w historii, jednostka wobec... O kurczę, filozof. Człowiek uwięziony w historii, jednostka wobec czasu obiektywnego na podstawie reportażu Szachin Szacha Ryszarda Kapuścińskiego. Wow. Kurczę, to już ja nawet nie wiem, o czym to będzie. Chodzi o to, że ludzkie życie takie ulotne jak ulotka? Zostało mi 20 minut gry max. Nie, w Bombermanie to chyba więcej. Czy ja już jestem na 6 stage'u? Tam chyba jest 8 stage'ów, nie? Czy 7? Kurczę, takiego tematu to bym nie wymyślił, chyba że były brane z puli. No i Bla już robi jakąś niecną taktykę, no, zamiast trzeciej bazy jak kulturalny zerg. Reynor, to on pyk. Evolution Chamber i plus jeden do lingów. Czasami się robi też pancerz. Ale tutaj ewidentnie na atak postawił. Po co są te fantastyczne kebaby? No, żeby sobie coś tam kliknąć i o, i się coś dzieje. Kiedyś to będzie jeszcze lepsze. Bo teraz jest wersja beta. A potem za fantastyczne kebaby będzie można faktycznie coś zmieniać na streamie w danym momencie. Tak można po prostu sobie wywołać stroboskop, czasami wziąć udział w jakiejś loterii. Wyróżnić wiadomość. Zasugerować jakieś porównanie, które by się chciało usłyszeć. Taka dodatkowa zabawa, nic z tego jakby nie ma. W sensie milionów, ale takie Twitch sobie wprowadziło. Można też za nie spowodować, że będę robić przysiady. Kurczę, sporo tego wszystkiego. A za 1000 kebabów robię gwiazdę, tak. Świecę przy ścianie. Nie, jakby miliony się nie biorą z tego, że tak po prostu ludzie oglądają streama. Z tego się biorą chyba tylko koszty dla Twitcha. A tak, niektórzy streamerzy mają coś takiego, że za te punkty kanału mają zakończenie streama. Nie. Za 100 tysięcy punktów wyłączenie streama. No przecież najbliższe kilka streamów. Zaczynam, kończę, aha, no to nara. Chyba, żebym wyłączał i włączał nagle. Dobra, Blaj oczywiście olinuje tymi swoimi... Znaczy olinuje, to może... Przesadziłem, ale oczywiście wywiera presję. Tylko, że Blaj tak zagrał, że ani nie ma eko, ani za bardzo nie ma technologii lepszej. Znaczy, no dobra, ma plus jeden, nie? Ale co z tego, że ma plus jeden, jak Reynor się broni na lingach i robi lepszą ekonomię? No już robi też roachem. No perspektywa po prostu buildera Blaja jest krótka.
A taktyka Reynora spokojnie, z powodzeniem może przejść w taką dłuższą. No i jak widać, przeszło, poszło. Szósta minuta, my już mamy 30 limit różnicy na korzyść Reynora. Tak, zabolało. Zmutowanie siebie na 10 minut. Nie, to dobre jest. Dobrze wymyślił. Za 1K o minutę dłuższy stream. Coś ty, przecież ludzie potrafili ponad 500 000 tych punktów wyrzucić, żebym przysiady zasuwał. No przecież to sobie wydłużyło 5 godzin, no super. A tu spać trzeba. No bardzo ładnie, hacza jest, wszystko jest. Nawet się udał ten odwet Reynora i to szybki. No ale to wiadomo, no, on miał większy limit, to musiało się udać skasowanie trzeciej bazy. No ja nie zakładam, że się tu wiele wydarzy, po prostu liczę na jakiś dobry kabaret, bo w standardowej grze to na pewno Reynor miażdży Blaya. No teraz akurat Ricardo pod te rampy nie ma co wchodzić. Po prostu powiększy gospodarkę i zrobi... No jeszcze w sumie nie wiem co. Czy po prostu więcej rauczy i atak, czy Nidus? Te trzy hacze Blaya na dwóch bazach? Brudworowo. Ban słowa na 10 minut. Zbanuj słowo Reynor. Ten niebieski. Będzie się za chwilę musiał bronić przed Blayem. Zaraz powie, że... O kurcze. No, wydobycie Reynora jest dużo lepsze. No, ale to tak musi być, skoro on ma 3 funkcjonujące bazy, a Blay tylko 2. Wielkość armii za tym wszystkim pójdzie. Prawą stroną Reynorowi nie udało się skontrować, bo Blay akurat sprawdza prawą stronę. Jakoś tak nawet się wykampił, Blay jeszcze żyje, ale to wiadomo, że średnie życie. Na wszelki wypadek Reynor zagrał też Hydra Den. No, oczywiście jakby były mutaliski, bo tak to się może nawet pół Hydry nie pojawi. Ale chcę mieć pewność, że przeżyje, jakby Blay wymyślił takie mutale. No i oczywiście dużo więcej ma Reynor, bo o wiele lepiej zagrał poprzedni etap gry. Więc się przytula karakanami. No Blay nawet wyhaczył jednego czy dwa Ravagery. Namierzył. Takie wiecie, punkty za styl chce zgarnąć na koniec. No ale nic z tego. Reynor wygrywa pierwszą. A szkoda, bo liczyłem na 12 pula. A tu nas póki co przyhamował Blay. No widzę, że musiał Włoch wziąć sprawy w swoje ręce i to on robi 12 pula na tej wielkiej mapie Dragonata. A Blay? Co robi Blay? A, już myślałem, że robi 13-12, ale nie, jednak zakolejkował Overlorda. No trudno. 1 na 1 za 100 tysięcy? Nie, wolę nie. Na wszelki wypadek wolę nie. Bo jeszcze ktoś odbierze i trzeba będzie grać. A ja tu przecież komentuję, no to jak to pogodzić? Nie da się tego pogodzić. Chyba że na laptopie bym odpalił na boku. Dobra, jest hacza.
O, gegle. No powiem wam, strzelił sobie troszeczkę samobuja tym ruchem Bly, bo z jednej strony IQ 200, wiecie, doleci Overlord Raynora, pomyśli sobie Raynor, oho, wczesny atak, jakieś paskudztwo, będę się bronić. A tak naprawdę Bly by miał, wiecie, kolejne bazy, więc jakby build Bly'a jest bardzo dobry, jeżeli Raynor nie robi tego, co robi. Czyli 12 pula. Stockstar już się uśmiał, widzę na czacie. No i będzie się działo. Bardzo ładnie połączył kropki w głowie Raynor, jestem pod wrażeniem. Już tak nie wiedział, gdzie wbiegać. W co ręce wsadzić. To jest teraz śmieszne, bo... musi dronami tu bronić. I teraz ma dalej. Oj, panie inżynierze. No nie tak, to nie tak miało być, no. O mój Boże. No jeszcze straci, to w ogóle szlak trafi wszystko. Chyba, że się obroni, to będzie geniuszem. Nie obronił. Aj, runął jak gospodarka Wenezueli Bly. Aj, te drony, teraz zmarnowany czas, żeby przyjść, zmarnowany czas, żeby wrócić. Aj, 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 aż mi głowa zabolała od tego. Boże. A taki był dobry plan, taki amerykański. Ach. I to wszystko niestety na nic. Ślepa kontra. W ogóle na Bly'a zrobić 12 pól to też jest... IQ 200. A, dźwięki za punkty. No, 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 to by było fajne. Tylko też, kurczę, te dźwięki musiałyby być takie, żebym nie dostał banicji. To też jest trochę problem, niestety. Coś pięknego. Bly robi maslinga. Nie no, on się poddał już tym atakiem. Pokazuje, że nie zaakceptował tego stanu rzeczy. No dobra, daj spokój. Już. Dawa mi się, że Bly ekspuje, ale i tak cały czas robi lingi. Robi takiego maslinga bez królowych. Czy ma królową jakąś? Nie, no to jest po prostu... to jest jakaś fraszka, no. Ten spamuje lingi, ale... z perspektywy Raynora to już... będzie łatwiejsze niż zabranie dzieciom pieniędzy z komunii, no. Zrobi więcej lingów, no bo ma królowe, no, takie podstawy. Ale kto by się nie zniechęcił na miejscu Bly'a, no. Dobra, rozpoczyna chyba ten bieg. Zwycięstwa. Wpadnie jak maratończyk. Tak jest, lecimy. Pole przyspieszające 35% minimalnie pomogło Raynorowi. No i się Bly taki próbuje, zobaczcie, z kontry go. Na 15 dronach to będzie stroga kontra. Teraz Raynor się nawet zaczął trochę wycofywać, ale jednak częścią dalej biegnie. I tu eksplozja, tam eksplozja. No musi Raynor wygrać, ale to nawet... trochę boli, nie? Bo wybrał dobrą taktykę, moim zdaniem, Bly. Nawet na mapie dobrej. A tu Bly, a tu Raynor, przepraszam, zaskakujący 12 puli. I ale też z perspektywy Bly'a spodziewałbym się, że no, na jakiejś mapie na pewno 12 pula zrobi. Na Elazera robił, na tamtego robił, na no, prawie każdego Raynor ostatnio robi 12 pula. GG! No, a teraz w sumie nie robi.
Piękna sprawa. I monitor 4K. Nie, 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 monitor będę mieć dalej Full HD. Raczej nie zmienię. Przez bardzo. Znaczy nie zmienię do momentu... O co? Jest 12 pól od Blaja? Dobrze! Brawo, panie Ukrainiec. Dobrze, dobrze, dobrze. Takich graczy nam potrzeba w tych trudnych momentach. Reynor w ogóle ślepa kontra do 12 pula. Jakiś ekstraktor, spawnik pól. No, o, jeszcze z dronami! No to nie, no to najbardziej kulturalna wersja. Dobrze. A jak najbardziej. Jeszcze jak? Raczej się u mnie nie pojawi wyższa jakość do czasu, aż Twitch nie zwiększy bitrate'a. To chciałem dokończyć, więc jakieś 4K czy inne 1440p to się nie pojawi, no bo nie da się lepszej jakości wysłać na Twitchu raczej niż Full HD 60 FPS-ów. W sensie da się, ale nie będzie to miało sensu za bardzo, bo bitrate ponad 8K by się przydał, ponad 8000. No dobra, jedziemy. Raz, dwa, trzy. Spajny. Czy Ricardo się obroni? Clown Fiesta musi trwać. Kilka lingów Reynora tu widzę. Czemu walczy w ogóle Reynor? On powinien? I on nie przegrywa teraz? Tej gry? A nie, on wygrywa. I tak. No. No dokładnie. Choćby pandy chorowały na świńską grypę, już Blaj tego nie wygra. Trzykrotna przewaga limitu. Gdzie to zapisać, taka przewaga? Panie, GG, niecałe 3 minuty i mamy zwycięzcę Ricardo. Ciekawe, czy będzie wywiad. Ja bym posłuchał, co miałby do powiedzenia na ten temat. Ile to było? 5 trwało? No, nagraniu mam 17 minut 5 sekund, tylko że ja wycinam przerwy między mapami. I czasami pierwszych 30 sekund też na przykład nie ma. Także no niecałe 20 minut, jeżeli chodzi o same mapy, na pewno tak sensownie. A to skończyliśmy o czasie w sumie praktycznie, dzięki temu jak ten pojedynek krótko trwał. A tego się właśnie spodziewałem od Blaja i Reynora, znaczy bardziej Blaja. He takes down Bly 3-0 to get to the double elimination round of 16. Dude, congratulations. Thank you guys. Did you have any doubts that you were gonna fall to Bly? Kinda, yeah. I know Bly is a scary opponent. Yeah. Yeah. It was a tough series, do you think? Mentally challenging. Lots of difficult mind game builds, I feel like. Yeah. I actually wanted to kill him, but he killed himself on my builds, so that went well. Yeah. Didn't go as expected, but I liked it. I will ask you, obviously he went pool first game, and then second game you went 12 pool. Were you a little afraid he'd go pool first again, or did you just not care? I actually didn't care because Jagannath is a good 12 pool map, so I was like, okay, I don't think he's going to go 16 pool again, so he's going to either play 12 pool or hatch first or some weird stuff, and I guess that was the weird stuff because I was when I didn't see the hatch, I was like, okay, maybe this is 13-12, but then I realized that the Bly thing is to put the hatch on the third base. So I was like, okay, this is probably what it did, right? Because I didn't see the links. Yeah. And yeah. And I killed the hatch because it's a free win. And then I wanted to kill him, but he killed himself, as I said. The second game was pretty smart, actually. Because you realized it so quick, you kind of guaranteed killing the hatchery, which was pretty cool. Yeah, because Bly does it so often. So I was like, okay, this is what happened, I think. Well, ZG was having a heart attack. Like, what's Bly doing? I was like, it's just a Bly thing, I think. Yeah, it's a Bly special. I was so afraid he was scouting, and then just like, you know, not in pool first for no reason behind it, all right? I really wanted Harson to lose. which happened. So anyways, the questions have mostly been asked, I feel. So, you know, I'll ask you, did you read Harson's predictions, and what did you think about them? I actually didn't. I just saw that he said Bly wouldn't play hatch first a single game versus me. That's the only thing I saw. Did you agree with him at the time? Not really, because Bly isn't... Like, he cheeses a lot early game, but then also in mid game, like, he does some weird fake wall off stuff, so I expected that at least one of those. Mm-hmm. So, yeah. I guess what happened the first game, but without the 16 pull, is also the Bly special. Just mm-hmm. fake wall off and 60 links. I had no clue what was going on. So yeah, anything that doesn't make sense, I think, is a Bly special early game.
Well, he also predicted that Solar and DRG wouldn't get to Lurker or Hive Tech. Okay, that's a bad prediction because those are the only two Koreans that actually play CVC properly. So that's terrible. I'm sorry, Kevin. Amazing. I mean, that kind of supported my theory as well. But we got close, actually. They almost did not go for Lurkers, but eventually we got a game. So really, that wasn't a lot of discussion there for the best of five there. So just anything else you want to note? Anything we didn't ask you about? Not really, no. I think all the questions were spot on, honestly. All right. Well, then how about your next opponent? Who do you face? Who do I play? I haven't even checked the bracket yet. You're a Marine. I play Gabe. And that's tough, man. Yeah? Yeah, I don't want to play versus Terrence. Are you back into hating for CVT again? I mean, I like CVT, but I only lose to Terrence lately. So I guess I don't like CVT. I don't even know. Like, I like playing it. But many times I feel like I'm ahead and then I get removed by the 3-3 composition. And I think that's going to happen against Gabe as well. So not looking forward to it. All right, well. Better get practice on some CVT this week, I guess, yeah. Mate. You got a week to go. I message Soul straight away. Maybe Aquaron as well. Those are my practice partners right now. Yeah? Yeah. All right. Shout out to them already. Shout out in advance. Yeah. Well, that means we don't even need to get you on next week. We just know who to shout out. I mean, even away. If I lose, just shout them out, you know? It's always good. Yeah. Yeah. Beautiful. Well mannered. All right. Thanks so much, Ren. We'll Thank let you guys. Go. Thank you. Good luck next week. See you, mate. No już wiadomo, komu podziękować tam. On powiedział, że do Soula napisze, ale do kogo jeszcze? Do Jutermana? Czy nie usłyszałem tego drugiego terana? Z kim tam Raynor trenuje? Gotowanie z pro, mówisz? Patrząc ten? A co, miałbym zapraszać pro gamerów i mielibyśmy coś ten? Gotować? A, już mamy ten, drabinkę kolejną. No niech będzie. A taka tam. A już przynajmniej się wszyscy mieszczą na jednej grafice.